Szkło, ceramika, monety, w sumie ponad 170 tysięcy przedmiotów znalezionych podczas wykopalisk na Starym Mieście można od dziś oglądać w Stargardzkim Muzeum. Od 2007 roku Wielka Dziura jest miejscem największych w zachodniopomorskim badań archeologicznych. To są przedmioty tak rzadkie, że one są właściwie w skali kraju też ewenementem. Mamy tutaj w całości zachowaną 18-wieczną rękawiczkę jedwabną. Choć największe odkrycie to fragment wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z X-XII wieku, uwagę przyciąga też toaleta, kiedyś służąca jako śmietnik. Historia, przyszłość. Co, jak żyli dawni mieszkańcy naszego miasta Stargardu? Ale dowiedzieć się można znacznie więcej, nie tylko o fragmentach naczyń pochodzących nawet z VI wieku przed naszą erą. O tym przede wszystkim, co lubili, o tym, czego używali, o tych szczególnie przedmiotach, które były niecodzienne i których pozyskiwali drogą handlu z dalekich regionów. Stargardzkie skarby można podziwiać w muzeum aż do końca października.